Jak zwykle, tak i dzisiaj wieczorem rozpoczynam od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. Jest on dzisiaj lakoniczny i właściwie z małą zmianą powtarza tę samą sytuację, która była w dniu wczorajszym. A więc już trzeci dzień na Pragę idą zarówno w dzień, jak i w nocy silne natarcia nieprzyjaciela. W ciągu doby dzisiejszej, zwłaszcza z północnego kierunku, były one kierowane. Ale jak do tej pory, jak przez te ostatnie 3 dni, tak samo wszystkie one zostały krwawo otwarte przez naszych obrońców. Przy tym powtórzyło się znowuż to samo, co wczoraj i przedwczoraj, że nasza obrona nie jest obroną czynną, nie jest obroną bierną, jest obroną czynną. Odrzucamy natarcie nieprzyjaciela i kiedy on jest rozbity pod naszym ogniem, wypadamy, gonimy go, odrzucamy go do jego stanowisk wyjściowych. Czyli staramy się, jak dobre wojsko, zapanować na przedpolu, okazać przeciwnikowi, że nie tylko się bronimy, ale potrafimy cios zadać i uderzeniem. Na zachodnim odcinku zupełnie wyraźnie ten cios zadajemy. Wysunęliśmy się głęboko naprzód, zwalczamy tam opór przeciwnika. Akcja tutaj trwa. Nie mogę niestety podać szczegółów tej akcji. Jest ona w toku, rozwija się. To, co jest podawane w meldunkach, przede wszystkim ma charakter taktycznych meldunków, a więc mówi o takim czy innych związkach, o takich czy innych trudnościach, o takich czy innych sukcesach terenowych, o takich czy innych zagadnieniach interesujących przede wszystkim tego, który prowadzi bój, prowadzi walkę. Nie mają czasu dowódcy w takich chwilach składać szczegółowych meldunków, z których by można wydobyć to, co nas tak bardzo wszystkich interesuje. Hart, bohaterstwo, wysiłek żołnierzy walczących wokół Warszawy. Historia kiedyś opisze dokładnie, szczegółowo, a my jeszcze musimy poczekać, aż się uspokoi, choć przez chwilę, aby można było wydobyć od zmęczonych oficerów, bezsenne noce spędzających na odcinku, maszerujących i bijących się, te szczegóły, które tak bardzo Warszawę interesują, boć to przecież jej żołnierze, boć to przecież krew z krwi jej synowie. Jakkolwiek mamy duże siły przecież na całym obszarze. Mamy duże siły w Modlinie, w Brześciu, we Lwowie, na zachód od Warszawy, w rejonie Łowicza i Kutna, ale Warszawa jest tym centralnym punktem. Zarówno ze względów politycznych, zarówno ze względów moralnych, posiadanie Warszawy, posiadanie stolicy dla przeciwnika jest niezmiernie ważną rzeczą. Tak już jest zawsze. Zaszczyt to być mieszkańcem stolicy, ale przychodzą chwile, że w niejednym warszawiaku skóra cierpnie na myśl o tym zaszczycie. No, ale trudno. Trzeba się na to przygotować, że to przecież nie koniec. Że jeszcze mogą być dni, w których ten zaszczyt bardzo silnie da się we znaki. Na wojnie przecież jak na wojnie. Mamy więc teraz chwilę spokoju, chwilę ciszy. Były takie 2 dni ciche, prawie sielanka. Jeśli one będą nastąpiły dalsze, to należy wykorzystywać je. Należy je wykorzystywać, należy w tych właśnie cichych dniach i cichych godzinach, kiedy prawie że normalny jest ruch na ulicach warszawskich, kiedy sklepy są pootwierane, ażeby wszystko to, co potrzeba do normalnego życia, żeby w tych właśnie godzinach pozałatwiać, w tych dniach wszystko sobie urządzić. Bo przecież nie wiadomo. Na wojnie jest cisza, spokój, sielanka, słońce, czy cichy, bezwieczny dzień, a nagle w jednej sekundzie, w jednej minucie robi się z tej ciszy piekło. biją granaty, huk rozrywa powietrze, pękają mury. Jedna sekunda wystarczy, żeby ogień zaczął bić w mury Warszawy. A więc trzeba być na to przygotowanym, trzeba o tym pamiętać, trzeba wybiegać myślą naprzód, żeby się przygotować, żeby to nie było niespodzianką, żeby być na to przygotowanym, żeby mieć wszystko to, czego potrzeba, a żeby znów godziny dłuższe czy krótsze przeżyć pod ogniem. Wszystkie obliczenia w czasie, na normalny język pokojowy tłumaczone, na wojnie zawodzą. Wszystko się zmienia w tempie błyskawicznym. Jakżeż inaczej Warszawa wyglądała przecież tak niedawno, 3 tygodnie temu. Warszawa pełna gwaru, światła, podniecenia raczej radosnego, wyczekująca trochę dziecinnie tego czegoś nieznanego, jakiegoś nowego dreszczyku. No to go ma dzisiaj. Jak wygląda dzisiaj Warszawa w nocy? W porównaniu do stanu sprzed 3 tygodniami wszyscy wiemy. Oto są zmienne dni, oto są zmienne godziny wojny. I dlatego nie należy się cieszyć, że dzisiejszy dzień minął spokojnie i że wczorajszy dzień minął spokojnie i że już w ogóle spokój zapanuje. Jak zwykle, tak i dzisiaj wieczorem rozpoczynam od omówienia komunikatu Dowództwa Obrony Warszawy. Jest on dzisiaj lakoniczny i właściwie z małą zmianą powtarza tę samą sytuację, która była w dniu wczorajszym. Trzeba tępić objawy znużenia, zmęczenia, zrozumiałego zupełnie o ludzi, ale bardziej konieczną jest rzeczą zwalczanie tego właśnie znużenia czy zmęczenia. Przecież cała siła człowieka i cała siła narodu przede wszystkim wykazuje się właśnie w złych chwilach. Cóż z tego, że Warszawa była pełna animuszu, że cały szereg ludzi był pełen bohaterskich słów w dniach, kiedy niebo było czyste i nie padał z nich straszliwy grom i łoskot bomby, kiedy tramwaje chodziły, cukiernie były otwarte, człowiek se spokojnie szedł do łóżka, wiedząc, że rano obudzi się, zje gorące śniadanie, pójdzie do biura, załatwi taką czy inną sprawę i ploteczki se będzie opowiadał. W ten czas mówiło się górnie o wielkich rzeczach, o wielkich zadaniach, o sile, o harcie ducha, o konieczności, o walce. Noblesse oblige, to obowiązuje. A więc teraz, kiedy przyszły właśnie chwile, kiedy się realizują te wielkie dziejowe zadania, no to trzeba być konsekwentnym i trzeba siebie wydobyć, ten hart i tę męską postawę, bo właśnie jest ciężko, bo są złe chwile, no a tylko na złe chwile są potrzebne silne i mocne charaktery. To też niech się ci, którzy są znużeni, którzy się prędzej męczą, niech się mocno chwycą garść i niech pamiętają o tym, że od takiego hartu i od tej siły wytrwania zależy może czasem więcej niż od ilości tanków, lotniczych aparatów, benzyny czy samochodów pancernych. Przejdę pokrótce do sytuacji ogólnej. Mamy już ją wyraźnie zarysowaną mamy do czynienia z dwoma imperializmami zachłannymi, zaborczymi, które bez względu na wszelkie nakazy moralne, najbardziej elementarne, brutalnie dążą do zrealizowania swoich celów. Ale z tymi imperializmami nie tylko my, Polacy i Polska, mamy do czynienia. Możemy sobie wyobrazić, co się wczoraj działo na Łotwie, Litwie, Estonii, Finlandii, kiedy się tam dowiedziano w stolicach tych krajów, w miastach tych państw, że oto Rosja odwróciła się od wschodu dalekiego i idzie na zachód, że tutaj swoją ekspansję chcą rozszerzyć. To przecież wszystkie te państwa wiedzą, że Bałtyk to stokroć ważniejsze zagadnienie dla Rosji niż kilkanaście czy kilkadziesiąt powiatów na Białorusi, czy Wołyniu, czy Podlasiu, czy Polesiu. To przecież tam mróz po kościach poszedł tych ludzi. Zdają sobie tego sprawę, że ten wir raz zakręcony coraz większe koła, coraz większe promienie zakreśla i że wciąga poniewoli te narody i te państwa. I oczywiście będą się one broniły, wejdą w ten wir, będą się biły i broniły tak jak Polska, bo jak powiedział Mussolini, granic się nie dyskutuje, lecz się bije o nie. A spójrzmy na zachód, gdzie jest drugi imperializm, jeszcze bardziej zaborczy, jeszcze bardziej brutalny. Przecież i tam się szykują niespodzianki, przecież i tam się jeszcze nie rozpoczęła rozgrywka taka, jaka była w ostatnich tygodniach i dniach na naszych ziemiach. I tam przecież jest wiele państw, narodów, wiele państw i narodów drobnych, małych, pragnących żyć w spokoju i żyjących w spokoju, nikomu nie zawadzających ludzi. I one wejdą w ten wir. I one zostaną tym wirem pociągnięte. I tak się wszystko to splecie. Tak się to wszystko złączy do walki we dwa światy. Walki dwóch światów. Mamy do czynienia z tymi imperializmami. Być może, że pozawierały one między sobą jakieś tajne czy jawne traktaty o takim czy innym podziale interesów, wpływów. No ale historia zna takie traktaty. Znamy przecież taki traktat brzeski z roku 1918. Znamy przecież taki traktat bukaresztyński. Ale możemy powiedzieć, że zna je tylko historia. Jakaś dysertacja doktorska drukuje się o tych traktatach, ale świat i ludzie dawno o nich zapomniały. Przeminęły z wiatrem historii, śladu po nich nie pozostało. Tak i po tych traktatach, które gdzieś ktoś na czyjąś szkodę i krzywdę zawiera, śladu nie pozostanie, bowiem tylko jest trwałe to, co ma podstawę moralną. Dlatego też, choć gromy biją w nasze dachy, choć płomienie pożarów zbijają się złowrogimi językami ku górze, choć idzie taka nawałnica, że ziemia drży, możemy spać spokojnie. Nie jesteśmy sami. Nie straszę. Nie mówię, że to musi nastąpić. Może być, że już nie usłyszymy granatów na murach Warszawy. Może być, że już ani jedna bomba nie spadnie na dom warszawski. Ale, ponieważ jest wojna, należy się przygotować zawsze na rzeczy najgorsze. A więc na to, że jeszcze może to samo wrócić. Nie wrócą bomby lotnicze. To prawie na pewno. No, może jakiś jeden, dwa samolot. Może się zresztą i pod tym względem zmieni, ale znowuż dzisiaj komunikat niemiecki powiada wyraźnie, że udział broni lotniczej na froncie wschodnim nie jest już więcej potrzebny. Po raz drugi już stwierdzają, że lotnictwo musiało pójść na zachód. A więc tam jest potrzebne, bardzo tam im musi być potrzebne. No a trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że lotnictwa się używa przede wszystkim na froncie głównym. W tej chwili Polska stała się frontem podrzędnym, drugoplanowym wobec frontu zachodniego. A na froncie głównym, pierwszoplanowym właśnie potrzebne jest lotnictwo, boć to jest broń niezmiernie kosztowna, prawie że luksusowa, którą trzeba używać na coś, co musi być zwalczone, co musi być przełamane, co musi być obronione. Przecież musimy pamiętać o tym, że broń lotnicza potrzebuje olbrzymich zapasów benzyny i to nie takiej zwykłej sobie mieszanki czy czystej benzyny, jakiej używa się do samochodów. To są różne rodzaje specjalnych mieszanek, bardzo często różne typy maszyn, używają specjalnych dla siebie mieszanek, specjalnych gatunków benzyny. Kwestia dowozu takiej benzyny, kwestia baz zaopatrzeniowych, rozbudowania ich z tyłu poza frontem w celu szybkiego dostarczenia. Jest to niezmiernie ważna rzecz i z tą chwilą, kiedy lotnictwo niemieckie czeka taka właśnie praca główna na zachodzie, musi to być wszystko przygotowane, musi to być wszystko zmontowane. Jest to wielki wysiłek organizacyjny i nie można tych rzeczy przerzucać z dnia na dzień. Z tą chwilą, kiedy ono poszło na zachód, nie może być stamtąd przerzucane na wschód właśnie z tych względów zaopatrzeniowych. Także można prawie na pewno się zgodzić, że bomb lotniczych nie mamy prawa się już spodziewać. Jak się mówiło w czasie wojny światowej, nie gibilują się już nam. Ale ognia artyleryjskiego, takiego jakieśmy mieli, może nieco silniejszego, może nawet bardziej silnego, to się możemy jeszcze spodziewać i musimy być na to przygotowani. Co prawda ten ogień artyleryjski, jak wiemy, szkód w ludziach specjalnych nie wywołuje, niszczy nam mury, niszczy dobytek, no i bardzo męczy psychicznie. Dlatego też się on nazywa ogniem nękającym. To też trzeba być na to przygotowanym i trzeba ciągle się zdobywać na ten hart ducha. Trzeba tępić objawy znużenia, zmęczenia, zrozumiałego zupełnie u ludzi, ale bardziej konieczną jest rzeczą zwalczanie tego właśnie znużenia czy zmęczenia. Przecież cała siła człowieka i cała siła narodu przede wszystkim wykazuje się właśnie w złych chwilach. Cóż z tego, że Warszawa była pełna animuszu, że cały szereg ludzi był pełen bohaterskich słów w dniach, kiedy niebo było czyste i nie padał z nich straszliwy grom i łoskot bomby, kiedy tramwaje chodziły, cukiernie były otwarte, człowiek se spokojnie szedł do łóżka, wiedząc, że rano obudzi się, zje gorące śniadanie, pójdzie do biura, załatwi taką czy inną sprawę i ploteczki se będzie opowiadał. W ten czas mówiło się górnie o wielkich rzeczach, o wielkich zadaniach, o sile, o harcie ducha, o konieczności, o walce, noblesse oblige, to obowiązuje. A więc teraz, kiedy przyszły właśnie chwile, kiedy się realizują te wielkie dziejowe zadania, no to trzeba być konsekwentnym i trzeba siebie wydobyć, ten hart i tę męską postawę, bo właśnie jest ciężko, bo są złe chwile, no a tylko na złe chwile są potrzebne silne i mocne charaktery. To też niech się ci, którzy są znużeni, którzy się prędzej męczą, niech się mocno chwycą garść i niech pamiętają o tym, że od takiego hartu i od tej siły wytrwania zależy może czasem więcej niż od ilości tanków, lotniczych aparatów, benzyny czy samochodów pancernych. Przejdę pokrótce do sytuacji ogólnej. Mamy już ją wyraźnie zarysowaną. Mamy do czynienia z dwoma imperializmami zachłannymi, zaborczymi, które bez względu na wszelkie nakazy moralne, najbardziej elementarne, brutalnie dążą do zrealizowania swoich celów. Ale z tymi imperializmami nie tylko my, Polacy i Polska, mamy do czynienia. Możemy sobie wyobrazić, co się wczoraj działo na Łotwie, Litwie, Estonii, Finlandii, kiedy się tam dowiedziano w stolicach tych krajów, w miastach tych państw, że oto Rosja odwróciła się od wschodu dalekiego i idzie na zachód, że tutaj swoją ekspansję chcą rozszerzyć. To przecież wszystkie te państwa wiedzą, że Bałtyk to stokroć ważniejsze zagadnienie dla Rosji niż kilkanaście czy kilkadziesiąt powiatów na Białorusi, czy Wołyniu, czy Podlasiu, czy Polesiu. To przecież tam mróz po kościach poszedł tych ludzi. Zdają sobie tego sprawę, że ten wir raz zakręcony coraz większe koła, coraz większe promienie zakreśla i że wciąga poniewoli te narody i te państwa. I oczywiście będą się one broniły, wejdą w ten wir, będą się biły i broniły tak jak Polska, bo jak powiedział Mussolini, granic się nie dyskutuje, lecz się bije o nie. A spójrzmy na zachód, gdzie jest drugi imperializm, jeszcze bardziej zaborczy, jeszcze bardziej brutalny. Przecież i tam się szykują niespodzianki. Przecież i tam się jeszcze nie rozpoczęła rozgrywka taka, jaka była w ostatnich tygodniach i dniach na naszych ziemiach. I tam przecież jest wiele państw, narodów, drobnych, małych, pragnących żyć w spokoju i żyjących w spokoju, nikomu nie zawadzających ludzi. I one wejdą w ten wir. I one zostaną tym wirem pociągnięte. I tak się wszystko to splecie. Tak się to wszystko złączy do walki we dwa światy. Walki dwóch światów. Mamy do czynienia z tymi imperializmami. Być może, że pozawierały one między sobą jakieś tajne czy jawne traktaty o takim czy innym podziale interesów, wpływów. No, ale historia zna takie traktaty. Znamy przecież taki traktat brzeski z roku 1918. Znamy przecież taki traktat bukaresztyński. Ale możemy powiedzieć, że zna je tylko historia. Jakaś dysertacja doktorska drukuje się o tych traktatach, ale świat i ludzie dawno o nich zapomniały. Przeminęły z wiatrem historii, śladu po nich nie pozostało. Tak i po tych traktatach, które gdzieś ktoś na czyjąś szkodę i krzywdę zawiera, śladu nie pozostanie, bowiem tylko jest trwałe to, co ma podstawę moralną. Dlatego też, choć gromy biją w nasze dachy, choć płomienie pożarów zbijają się złowrogimi językami ku górze, choć idzie taka nawałnica, że ziemia drży, możemy spać spokojnie. Nie jesteśmy sami. Od przed chwilą BBC, to jest angielska radiofonia, przysłała Warszawie następujące słowa. Cały świat podziwia waszą odwagę. Raz jeszcze Polska stała się ofiarą zaborczego najazdu sąsiadów. Raz jeszcze przez bohaterską walkę Polska stała się chorążym wolności w Europie. My, wasi sprzymierzeńcy, walczyć będziemy o przywrócenie waszej wolności. Prosimy, jeśli to możliwe, odpowiedzcie nam na ten apel jeszcze dzisiejszej nocy. Ze stacji SPZ 71-70 kilocykli. Odpowiemy. Nie jesteśmy sami. Jesteśmy, jak powiedział minister Beck, w dobrym, przyzwoitym towarzystwie.